Ostatnio czegokolwiek ten pan się nie dotknie, to to się staje hitem. I nie jest inaczej w przypadku tej piosenki, w przypadku kawałka Cool. A autorem całego zamieszania jest Felix Jan. Felix Jan ma na swoim koncie już kilka rzeczywiście rozpoznawalnych hitów, chociażby Bonfire, które nagrał z Almą Hard to Touch czy Ain't Nobody. Teraz powraca z kawałkiem Cool, który nagrał z Gucci Mane, to jest amerykański raper, a sam Felix Jan pochodzi z Niemiec. I to tam rzeczywiście stawia na swoją karierę, choć jak widać udało mu się przebić także na arenę międzynarodową. Zresztą ten niemiecki pojawia się w tym teledysku, nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale na początku Felix Jan mówi po niemiecku, a mówi mniej więcej o tym, że trzeba być autentycznym, bo niezależnie od tego, kim się jest i co się nosi, to to, żeby być sobą jest w życiu najważniejsze, bo inaczej nie jesteś cool. A żeby temu wszystkiemu dowieść, to na początku teledysku, i to się podobno stało naprawdę, Felix Jan goli włosy. No bo tak chce, bo taki jest jego styl i tak czuje się najlepiej. I to podobno ma być też przesłanka dla nas. W tym teledysku warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno zdanie, bo Felix Jan ma takie przesłanie, które mówi, kiedy przestajesz być sobą, kiedy przestajesz być autentyczny, to tak naprawdę przestajesz być cool. Więc pozostaje życzyć się oczywiście wam i sobie tego, żebyśmy my cały czas byli cool, czyli tak naprawdę byli sobą. Znalezienie informacji o Maruf w momencie, kiedy nie zna się cyrylicy, graniczy z cudem. Ale jakimś cudem mnie się udało. Już wiem, kim jest ta pani, która wykonuje piosenkę Drunk Groove. Maruf to tak naprawdę Anna Korsun i to właśnie ona jest autorką pod taką nazwą, autorką tego projektu. Jest wokalistką, która pochodzi z Ukrainy, dokładnie z Kijowa i tworzy już od kilku lat, ale tak naprawdę teraz ten projekt z Buzinem przyniósł jej dużą popularność, dlatego że wcześniej, kiedy tworzyła sama, jej piosenki nie przebijały się za bardzo przez tę arenę międzynarodową. Teraz rzeczywiście hit Drunk Groove jest grany nie tylko na Ukrainie, ale także w Azji, czy chociażby w Europie. Wszystko to ze sprawą, tak jak podejrzewa się, bitu, którego producentem jest właśnie Buzin, bo tekstu, sami przyznacie, jest tutaj niewiele. Chociaż to może być oczywiście zaleta, bo dzięki temu łatwiej ten tekst zapamiętać. I zdradzę wam tylko, że tutaj główna wokalistka pojawia się w nieco innym wydaniu, bo dotychczas tworzyła całkowicie odmienną muzykę. A samą Maruf warto sprawdzić w sieci, bo to jest artystka dość wszechstronna. Ona tak naprawdę na co dzień nie jest związana z takim klimatem, czyli dość house'owym, dyskotekowym, może nawet i techno, tylko śpiewa muzykę w zupełnie innym stylu. I tak polecam, posłuchajcie na YouTubie chociażby kawałka Star, żeby usłyszeć, co Maruf jeszcze w sobie kryje.